Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich naszych radiosłuchaczy Radia Maryja, a także widzów telewizji Trwam, wita z pod Jasnej Góry ojciec Bolesław. Jesteśmy na Jasnej Górze, to chyba nikogo nie dziwi. Wielkie święto Matki Bożej, święto jej wniebowzięcia. Święto, które celebrujemy w każdym kościele na całym świecie, ale Jasna Góra ma niejako największe prawo do tego święta. Tutaj na Jasnej Górze widzimy Matkę Bożą jako wielki znak, który ukazał się na niebie. Znak, który oglądamy i patrzymy, wielki. Wielki, jak mówi Księga Apokalipsy, jest cała ubrana w szaty przepiękne, księżyc pod jej stopami, a jej skronie zdobi wieniec z gwiazd 12. Skąd ta wielkość? Pytamy, dlaczego tak piękny znak i tak czytelny dzisiaj dla nas? To jej niepokalane poczęcie, to jej niezwykły przywilej, którego konsekwencją jest jej boskie macierzyństwo, jest zwiastowanie w Nazarecie. Wreszcie jest dzisiejsze święto. Dzisiejsze święto zgromadziło tysiące pielgrzymów, którzy tutaj przybyli do nas na Jasną Górę. Wiemy, z całej Polski wędrowali i dzisiejsze święto też przenosi nas w całą historię polskiego kościoła, wiary ludu polskiego. Rok 1920 to jest ten szczególny rok. Zapraszamy na świętą Eucharystię, która już się rozpoczyna. Głównym celebransem będzie ksiądz arcybiskup nuncjusz Celestino Migliore. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Zostaniemy także wszyscy przyjęci w słowach ojca przeora Jasnej Góry. Królowej anielskiej śpiewajmy różami, uwieńczmy jej skroń. Zełzami wołajmy.
Słowa pozdrowienia do pielgrzymów skieruje generał zakonu Paulinów, ojciec Arnold Chrapkowski. W jasnogórskim domu Maryi, naszej Królowej, w domu troskliwej opiekunki pielgrzymów, witam was, drodzy siostry i bracia, którzy przybyliście na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, która pierwsza osiągnęła zbawienie, pozwala nam dzisiaj inaczej spojrzeć na nasze życie, które nie zamyka się tylko w doczesności. Wraz z naszą Matką mamy spojrzeć w przyszłość, spojrzeć z wiarą w niebo, wyjść poza doczesność. Wpisani jesteśmy w ziemski świat. Mamy go przemieniać mocą płynącą z Ewangelii, czuć się odpowiedzialnymi za to, co wokół nas się dzieje. Ale ta ziemska rzeczywistość nie może nas całkowicie pochłonąć. Dzisiejsze święto jest zachętą, abyśmy zawierzyli Maryi w niebo wziętej i razem z nią patrzyli w niebo. Ona z jasnej góry prowadzi nas po codziennych drogach ziemskiej egzystencji do innej rzeczywistości. Wraz z niebowziętą Maryją, która jest dla nas źródłem pociechy i znakiem nadziei, pragniemy dziękować za piękno życia człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Tego Bożego obrazu nie chcemy w sobie niszczyć i nie chcemy, aby ktoś inny stawiał się na miejscu Boga Stwórcy. Pragniemy wraz z Maryją świadczyć o godności i pięknie ludzkiego życia, o pięknie i godności małżeństwa i rodziny, o pięknie i godności życia kapłańskiego i konsekrowanego. Pełniąc ziemskie powołanie, chcemy być świadkami radości życia. W ostatnich dniach polskie drogi zapełniły się pielgrzymami. Nieśliśmy do Maryi Jasnogórskiej nasze radości i cierpienia. Nieśliśmy nasze rodziny, nas samych, naszą ojczyznę. Wraz z tym pielgrzymim trudem, związanką ziół i kwiatów, przynosimy ci, Matko Zielna, naszą troskę o nowość życia i przemianę serc. Tym pięknym, nowym życiem w Chrystusie, przeżywanym przy boku Maryi, chcemy dzielić się z drugim człowiekiem. Przed nami ostatnie miesiące przygotowań do 31. Światowych Dni Młodzieży, święta wiary i spotkania Młodego Kościoła pod przewodnictwem papieża Franciszka. W te przygotowania włączamy rozpoczęte w tym roku świętowanie jubileuszu wielkiego wydarzenia z 1991 roku. Szóstych Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze z Janem Pawłem II. Jak przed laty wołamy: Abba, Ojcze! I zapraszamy wszystkich, by z tym przesłaniem Bożego usynowienia iść od Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego. Dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zgromadziła wielu dostojnych gości, których serdecznie witamy i pozdrawiamy. Witamy najserdeczniej nuncjusza apostolskiego w Polsce, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Celestino Migliore, który na ołtarzu ojczyzny składa dziękczynienia i prośby pielgrzymów. Witamy księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Witamy księdza Grzegorza Suchodolskiego, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Witamy przedstawicieli władz państwowych różnych szczebli. Witamy serdecznie księży przewodników pieszych pielgrzymek, kleryków, siostry zakonne i braci zakonnych. Witamy was, drodzy i kochani pielgrzymi, którzy uwielbiacie Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi Wniebowziętej i podążacie jej drogami. Witamy przedstawicieli mediów, zwłaszcza katolickich, służby medyczne, porządkowe i dziękujemy za opiekę i pochylanie się nad utrudzonymi pielgrzymami. Maryjo Wniebowzięta, oręduj za nami u Twego Syna Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go miłosierdzia, byśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo przeszczęśliwy myślą uczynię mi zachowanie. Moja wina, bardzo wielka wina, przebłagam najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje na nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu, grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który zbawisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panie. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały całej duszy niepokalanej dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 1/3 gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Stoi królowa po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Tron Twój Boże trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i na koniucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Stoi królowa po Twojej prawicy. Córa królewska wschodzi pełna chwały, odziana w złotogu. Szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej druhny. Stoi królowa po Twojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia,
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W postawie stojącej przyjmiemy błogosławieństwo Ewangeliarzem. Słowa pouczenia pasterskiego skieruje do nas metropolita częstochowski, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eminencjo księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce, bracia w posłudze biskupie i kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego na czele z ojcami i braćmi zakonu Paulinów, przedstawiciele władz w różnych wymiarach służby dobru wspólnemu. Drodzy i kochani pielgrzymi, radosnego dziękczynienia za trud drogi do domu Matki, zawsze wskazującej na Syna. Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami za pomocą środków społecznego przekazu, a zwłaszcza rozgłośni katolickich naszego miasta, Jasnej Góry i telewizji Trwam. Świętując dzisiaj wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, kierujemy nasze oczy ku górze, gdzie wzrokiem wiary dostrzegamy wielki znak, niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Celebrując dzisiaj to najstarsze święto maryjne, czerpiemy ze źródeł światła Słowa Bożego i tradycji wiary Kościoła. W ten sposób dotykamy tajemnicy jej przejścia i, jak mówimy, zaśnięcia, gdzie jawi się ona dla pielgrzymującego ludu jako źródło pociechy i niezawodnej nadziei. W tych niewielu zdaniach, które usłyszeliśmy z Księgi Apokalipsy świętego Jana, możemy dostrzec wielkie historyczne przemiany. W pierwszym rzędzie znak niewiasty to Matka Mesjasza, Odkupiciela, który swoim wcieleniem i śmiercią pokona smoka szatana, będąc sprawcą zbawienia, potęgi i królowania Boga naszego. Znak niewiasty odnosi się również do Kościoła, który pomimo wszystkich cierpień i doświadczeń ma zapewnioną Bożą pomoc. W drugim czytaniu święty Paweł Apostoł, który jest autentycznym świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa, umacnia naszą nadzieję w zmartwychwstanie wszystkich, którzy przez wiarę należą do Chrystusa. Maryja jest pierwszą z tych, którzy do Niego należą. On jest pierwszym spośród umarłych, zmartwychwstałym, a ona jest pierwszą z odkupionych. Tak więc cielesne wniebowzięcie Maryi, będąc szczególnym uczestnictwem w zmartwychwstaniu jej Syna,
i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan wskazuje wyraźnie na naszą nadzieję zmartwychwstania. Święty Jan Paweł II w czasie audiencji w dniu 25 czerwca 1997 roku mówił: doświadczenie śmierci wzbogaciło osobę Maryi, dzieląc powszechny los ludzi, z większą skutecznością może pełnić swoje macierzyństwo duchowe wobec tych, którzy zbliżają się do ostatecznej chwili życia. Ewangelia zaś w wersji świętego Łukasza pozwala nam uczestniczyć w spotkaniu w Ain Karim dwóch matek, Elżbiety i Maryi. Inicjatywa należy do Maryi. Ona nie tylko nie zatrzymuje wyłącznie dla siebie tajemnicy i radości Bożego Macierzyństwa, ale idzie z pośpiechem, aby służyć z całą pokorą wobec podeszłej w wieku krewnej Elżbiety. Ta z kolei chwali wiarę Maryi wobec planów Boga i jej zawierzenie Słowom Bożym. Bezgranicznie ona ufa i zawierza aż po szczyt Golgoty i zesłania Ducha Świętego. Tak więc wniebowzięcie Maryi jest przypomnieniem, iż wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, i dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara zaś, będąc darem idącym od Boga na wzór Maryi, domaga się współpracy i zaangażowania w naszych codziennych obowiązkach i wyborach, w naszych troskach, radościach i niepokojach. Drodzy bracia i siostry, czyż tego nie potwierdzają trudne losy naszej ojczyzny i Kościoła? W odpowiedzi na to pytanie przytoczmy słowa księdza profesora Czesława Stanisława Bartnika, który w książce Chrystus – sens historii pisał: dopóki toczy się historia odmierzana na zegarze czasu i zapisywana na tablicy wartości, nie rozpoznamy do końca procesu sensów i nonsensów życia indywidualnego i społecznego. To Chrystus jest najwyższym sensem historii. Wszystko inne jest tylko tłem dla rozwoju osoby ludzkiej. Osoba zaś Maryi, jako Matki Chrystusa i Kościoła, wkracza w samo centrum dramatu historii zbawienia i ze względu na Chrystusa widzimy w niej wielką i żywą nadzieję duchową dla teraźniejszości i przyszłości świata. Koniec cytatu. Wpatrując się dzisiaj w Maryję Wniebowziętą, która współpracuje z Bogiem w przekazywaniu ludziom Jego darów i motywów życia, przywołajmy wybrane tylko głosy pasterzy Kościoła. Słyszymy w nich poczucie odpowiedzialności za powiązane ze sobą losy narodu i Kościoła. Słuchajmy się najpierw w głos dziś już świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, który przez zsyłkę na Sybir w roku 1864 mówił w Warszawie: jestem pewien, że gdyby cześć Maryi osłabła w polskim narodzie, byłoby to dla Polski ciosem śmiertelnym, podcięciem korzeni życia duchowego. Kolejny następca apostolski na stolicy w Warszawie, dziś sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, mówił 3 września 1970 roku: myślenie, które nas zobowiązuje w Polsce ochrzczonej, nie pozwala nam na rozdzielanie spraw Kościoła i narodu, jak gdyby życie narodu nic nas nie obchodziło. Wiara każe nam widzieć w wielu zdarzeniach historycznych naszego narodu interwencję Bożą.
Taką interwencję Bożą niewątpliwie widzieliśmy w roku 1920. Było to zdarzenie, które miało znaczenie nie tylko dla naszego narodu, ale i dla całej Europy. Tak jak miało to miejsce kiedyś pod Legnicą, pod Beresteczkiem czy pod Wiedniem. Wielki, głęboki sens miała obecność Polski w tym właśnie miejscu i zadanie zlecone naszemu narodowi, który kieruje się motywami religijnymi, a nie tylko politycznymi, który odwołuje się do mocy religijnych i wierzy w skuteczność działania Bożego na rzecz ładu i sprawiedliwości w dziejach narodu. Do tego głosu dodajmy również postawę nuncjusza apostolskiego w Polsce, Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który nie wyjechał z Warszawy w czasie oblężenia i Bitwy Warszawskiej. To prorocze dziś i nadal aktualne posłannictwo Kościoła w Polsce prymas tysiąclecia wyraził również następująco. Dalecy jesteśmy w naszym myśleniu od mesjanizmu, jednakże zadania konkretne, które naród ma do wypełnienia, my, biskupi katoliccy, ale i polscy zarazem, winniśmy widzieć i być z nim związani. Dlatego jakakolwiek próba rozłączenia, oddzielania, to należy do Kościoła, a to należy do narodu, a to należy do państwa, jest niewłaściwa i sztuczna, chociażby ze względu na jedność psychiki ludzkiej. Niewątpliwie w naszym narodzie w tej chwili są ludzie, dla których to powiązanie nie ma znaczenia. Jednak takie poglądy nie mogą wpływać na postawę polskich biskupów, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, który mówi o obecności Kościoła w świecie współczesnym i odpowiedzialności za losy Kościoła i narodów. Oddajmy jeszcze głos świętej pamięci kardynałowi Józefowi Glempowi, który 15 sierpnia 2009 roku ostrzegał nas tutaj z tego szczytu. Wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa natury, prawa do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko wiary, ale także rozumu, dlatego że zwolennicy nowej ideologii zwalczają także rozum u myślących logicznie i odpowiedzialnie. Ten głos jakże aktualnie współbrzmi ze stanowiskiem biskupów polskich, wyrażonym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie obrony życia ludzkiego. To odczytywanie głosów pasterskich w wymiarach czasu i tablicy wartości związanych z dekalogiem i Ewangelią Chrystusa jest naszym nieustannym zadaniem zarówno dla naszego życia indywidualnego, i społecznego. Nam nie grozi, demagogicznie ujmując, państwo wyznaniowe, ale jak mocno wołał święty Jan Paweł II, zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro. A w sprawie wolności powiedział: nie wolno stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej.
Drodzy bracia i siostry, dostrzegając w Maryi Wniebowziętej ikonę nadziei, która każe już dziś przezwyciężać grzech i śmierć, prośmy ją słowami hymnu na jucznię. Maryjo, otocz opieką wyznawców Chrystusa, Bożej owczarni przywróć zbuntowanych, tych, którzy trwają w śmiertelnych ciemnościach, wezwij do światła, pociesz płaczących, ubogich i chorych, skruchą przejętym uproś przebaczenie, przywróć nadzieję zbawienia pewnego wszystkim cierpiącym. Matko niezawodnej nadziei, pokładanej w Chrystusie. Amen. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez wstawiennictwo Maryi Matki Pięknej Miłości, Królowej w niebo wziętej, polećmy z równością dobremu Bogu modlitwę pielgrzymującego Kościoła. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Panie,
Prosimy Cię za ludzkość, aby wszyscy ludzie na drogach tego świata doszli do poznania Jezusa, który jest źródłem prawdziwego pokoju dla Europy i całej ludzkości. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Nasze dzisiejsze spotkanie jest nie tylko przypomnieniem działania Ducha Świętego, który w Maryi dokonał cudów Bożej miłości, ale jest ciągle żywym świadectwem działania Ducha Bożego w sercach wierzących. Polecamy Ci, Panie, Kościół Chrystusowy, aby był bezpieczną przystanią dla współczesnych ludzi i w mocy Ducha Świętego przez dzieło nowej ewangelizacji otwierał im bramę życia wiecznego. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Papież Franciszek zaprasza młodych całego świata do Polski, aby przeżyli Chrystusowe wezwanie: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Polecamy Ci, Panie, naszego Ojca Świętego. Spraw, niech przez gorliwe i bezkompromisowe głoszenie Ewangelii stanie się znakiem nadziei i pokoju w Chrystusie dla ludzi Europy i wszystkich kontynentów i pomoże nam rozpalić na nowo ogień miłosierdzia. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Wielki pielgrzym jasnogórski święty Jan Paweł II stale przypominał nam o bliskości Boga w Jezusie Chrystusie, która w naśladowaniu życia Maryi i jej służebnej postawy daje nowe motywy życia i nadziei dla nadchodzących czasów. Polecamy Ci, Panie, naszą umiłowaną ojczyznę Polskę w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski, aby życie i świadectwo świętości świętego Jana Pawła II i tylu świętych i błogosławionych Polaków, pielgrzymów jasnogórskich, było wezwaniem wszystkich rodaków żyjących w kraju i na emigracji do dobrego przygotowania się do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i do budowania ojczystego domu w duchu ewangelicznej dojrzałości i tradycji narodowych. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Kyrie, kyrie. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, Jezusem Chrystusem. Chrystus, Odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu sobie. W obliczu zbliżającego się synodu biskupów polecamy Ci, Panie, małżeństwa i rodziny. Uchroń je przed wszelkimi zagrożeniami i spraw, aby nieustannie były kolebką wzrostu w człowieczeństwie, aby dzieci i młodzież stale wzrastali w nich w miłości. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Ta
każdy człowiek, który chce siebie zrozumieć, musi ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Przedstawiennictwo Matki Twojego Syna Maryi polecamy Ci, Panie, nas samych, wszystkich pielgrzymów przybywających do jasnogórskiego sanktuarium, by przy niepokalanym sercu Maryi potwierdzić naszą wiarę w Syna Bożego, aby dokonał się w nas za przykładem Maryi w niebo wziętej głęboki proces przemiany, owocujący uwielbieniem Boga i wierną realizacją osobistego powołania życiowego. Przez wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej, Panie, prosimy Cię. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij te prośby, które w pokorze serca zanosimy do Ciebie za przyczyną Maryi w niebo wziętej. Racz je wysłuchać i uświęcić swoją mocą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Uroczystość w niebo wzięcia Maryi, która jest świętem radości i nadziei całego Kościoła, zapewnia nas, że nie jest daremny trud, który podejmujemy, aby dochować wierności Bogu. O tym zaświadczyli jasnogórscy pielgrzymi, którzy są bohaterami 2015 roku. W naszym imieniu pielgrzymi 11 biegu pielgrzymkowego imienia świętego Jana Pawła II z Orlego Gniazda na Jasną Górę niosą symboliczne dary: koszulkę, plakat pielgrzymkowy, znaczek pielgrzyma oraz plakietkę Przyjaciel Pielgrzyma. Tak wielu ludzi służyło nam na trasie. Dziękujemy im wszystkim za tę bezinteresowną i ofiarną pomoc. A w dniu dzisiejszym razem z chlebem i winem składamy na ołtarzu Jezusa Chrystusa przez niepokalane dłonie naszej Matki Niebieskiej modlitwę i pokutę wszystkich jasnogórskich pielgrzymów, którzy przez wędrowanie do domu Matki przypominają nieustannie Polsce i światu, że warto wejść na drogę wiary, aby na niej spotkać Jezusa, pełnię szczęścia i radości i trwałego pokoju serca. Śpiew na przygotowanie darów, wykonaniu chóru: Święta Maryjo, Biała Lilio.
módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bóg Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła chwały, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, cudo wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maria, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał mu swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i picie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając o śmierci, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym nuncjuszem Celestino, mną niegodnym sługą Twoim, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z patronami Światowych Dni Młodzieży i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszny Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak. Zła wszelkiego i obdarz nas w czasie pokojem, wspomóż na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź się do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Drodzy pielgrzymi, na placu wolontariusze robią przejścia do Komunii Świętej. Przy alejce stoją znaki eucharystyczne i ze znakami eucharystycznymi także idą przez plac. Proszę w tych miejscach bardzo, proszę o to zrobić szerokie przejścia do Komunii Świętej. Bardzo o to proszę. Proszę również ci, którzy są w cieniu, tam się schowali bardzo głęboko, tam jest bardzo wielu pielgrzymów od rynku wieluńskiego, aby weszli na plac. Trzeba wejść na plac do Komunii Świętej. Również tam pod kasztanami przy siedmiu kamienic i w tych drzewach, które tam są, proszę podejść na plac. A zwłaszcza ci, którzy są w parku, tam jest ogromna rzesza pielgrzymów. Bardzo proszę, aby właśnie teraz wyjść z parku, tutaj podejść na plac do tych przejść, gdzie jest robiona alejka do Komunii Świętej, żeby rzeczywiście do wszystkich kapłani mogli dotrzeć z Najświętszą Eucharystią. Jeszcze bardziej z tym znakiem za figurę Matki Bożej. Jeszcze trzeba przejść do końca za figurę Matki Bożej, żeby do wszystkich kapłani dotarli z Eucharystią. I właśnie w tych miejscach wskazanych przez wolontariuszy proszę zrobić przejścia do Komunii Świętej i zachować je aż do końca rozdzielania Komunii Świętej. Zwłaszcza za figurą Matki Bożej, do samego końca Walii Sienkiewicza, tam bardzo proszę, aby zrobić przejście także wokół figury, by kapłani mogli dotrzeć wokół figury, proszę zrobić przejście do Komunii Świętej. Wokół figury proszę bardzo, żeby zrobić przejście do Komunii Świętej, by kapłani do wszystkich mogli dotrzeć z Eucharystią. Proszę tych od rynku wieluńskiego, wchodzimy tutaj na plac wzdłuż chodnika, także pod wałami i w tych miejscach, gdzie są znaki eucharystyczne rozniesione przez wolontariuszy, kapłanów, bardzo proszę o zejście na plac, a wszystkich o cierpliwe oczekiwanie na zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Na wałach jest bardzo tłoczno. Wzdłuż chodnika proszę od pomnika Jana Pawła aż w kierunku tutaj figury ojca Augustyna Kordeckiego również robimy przejście do Komunii Świętej. Adorujmy Chrystusa Eucharystię. Pomaga nam w tym śpiew chóru O Jezu w hostii skryt.
Kapłani już są na placu, kolejni dochodzą. Proszę o cierpliwe oczekiwanie na przyjęcie Komunii Świętej. Idących od rynku wieluńskiego także prosimy wejść na plac. Tam jest przygotowane przejście do Komunii Świętej. Także po lewej stronie, patrząc na ołtarz, proszę, aby ci wychodzący z parku również podeszli do tych zrobionych przejść. Bądźże pozdrowiona hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. W świętej hostii kapłanów proszę, żeby poszli bardzo daleko w kierunku Alei Sienkiewicza, między parkami. Tam jest bardzo wielu wiernych oczekujących na Komunię Świętą. Bądźże pozdrowiona hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, nie kwitnie niewinność, a anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na zych się zroży. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Kapłanów, którzy udzielają po prawej stronie, patrząc na ołtarz, jeszcze pod figurami różańcowymi, tam wielu wiernych oczekuje na Komunię Świętą. Innych także proszę o przejście głęboko w Aleję Sienkiewicza, między parkami, gdzie jest najwięcej wiernych, także również po lewej stronie, wzdłuż chodnika, który prowadzi od parku do klasztoru. Panis Angelicus.
Powoli dobiega końca Komunia Święta. Dziękujemy kapłanom za udzielanie Komunii Świętej. Dziękuję wolontariuszom także za zrobienie przejść. Wyśpiewajmy hymn wdzięczności Maryi, który dzisiaj jest pieśnią całego Kościoła. Dziękujmy za tajemnicę świętości Maryi i za wszystkich, którzy poprzez pokolenia idą tu na Jasną Górę, aby kontemplować jej duchowe piękno i naśladować je w swoim życiu. Dziękujmy za wszystkich jasnogórskich pielgrzymów. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Przyjąć raczy swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Że to wszystkie narody, co ciebie oszczędza, odtąd błogosławiona mnie na bo wielkimi darami uczczą mam od tego, którego moc przedziwna święte imię Jego. Którzy się Pana moją szczęśliwi na wielki. Moc imię miłosierdzie z radą. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosł ich, złożył z tronu, zniekczemnił wielmożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał na nią życie. Wypełnił, co by przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęć mi najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania.
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy pielgrzymi zgromadzeni tutaj u stóp Jasnej Góry, jak również duchowo łączący się z nami za pośrednictwem katolickich rozgłośni i telewizji Trwam, każdego roku kontemplując pełnię życia Maryi, bierzemy w obronę życia nienarodzonych dzieci. Wielu z nas przygotowało się na pielgrzymich drogach, by złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji, a także uroczyście ponowić je w ten dzień uroczysty. I dlatego ci wszyscy, którzy to uczynili w drodze, zachęcam, aby teraz właśnie tutaj przed Matką Bożą złożyli przyrzeczenia duchowej adopcji, ponowili je, by bronić życia nienarodzonych, bronić przyszłości polskiego narodu i nadziei tego narodu. Powtarzajmy słowa. Najświętsza Panno, Boga Rodzico Maryjo, wszyscy aniołowie i święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 15 sierpnia, od uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą jedna tajemnica różańca, moje dobrowolne postanowienia, modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Bogu niech będą dzięki za wszystkich obrońców życia. Drodzy pielgrzymi, podnieśmy w górę przyniesione przez nas naręcza kwiatów, ziół, owoców tegorocznych. One za chwilę będą pobłogosławione z tymi, które także zostały tu złożone na świętym ołtarzu. W niepokalanej i wniebowziętej Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną wniebowziętej Matki ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co dzieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni,
tego roku. Młode pędy, zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogli służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas niosących pełne na ręce dobrych uczynków przestawi Tobie Najświętsza Dziewica Wiebowzięta. Daj najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty, coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak Matka daj pożywienie. Ty, coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak Matka daj pożywienie. Niech brak żywności nas nie zabija, broń nas od głodu, zdrowość Maryja. Niech brak żywności nas nie zabija, broń nas od głodu, zdrowość Maryja. Drodzy pielgrzymi, przez miesiące wakacyjne na Jasnej Górze wolontariusze przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży pozdrawiają pielgrzymów i zapraszają, abyśmy wszyscy otwarli nasze serca na młodych ludzi z całego świata, wielkodusznie ich przyjęli i dali im świadectwo wiary. Stąd Jasnej Góry przyjmijmy posłanie od Matki Miłosierdzia Jasnogórskiej Królowej Polski do Stolicy Miłosierdzia, do Jezusa Miłosiernego w Krakowie. Podejdźcie, wolontariusze, z tymi flagami, żeby was pielgrzymi zobaczyli tutaj bliżej. Trzeba ich pozdrowić tymi flagami, żeby oni was po prostu widzieli, że jesteście. O właśnie, tak z radością, że my wszyscy jesteśmy potrzebni Chrystusowi w dziele ewangelizacji w czasie Światowych Dni Młodzieży. Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa. Droga młodzieży, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nakaz misyjny, które otrzymali uczniowie od Chrystusa tuż przed Jego wniebowstąpieniem, jest skierowany do każdego z nas. Jesteśmy zaproszeni i posłani, aby ewangelizować świat. Pięknym obrazem realizowania tej misji są Światowe Dni Młodzieży. Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na ten wymiar spotkania młodzieży. Oto świat może zobaczyć Kościół młody i misyjny. Kościół pełen radości i nadziei. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich tak powiedzenie Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: oto ja, poślij mnie. Są one swoistymi przystankami na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i nagłącym wezwaniem, by budować życie na skalę, którą jest Chrystus. Przed nami 31. Światowy Dzień Młodzieży Kraków
2016. Będzie to niezwykle doświadczenie Kościoła powszechnego i wyznanie wiary złożone przez młodzież w obecności Ojca Świętego Franciszka. W dniach od 20 do 25 lipca 2016 roku przyjmiemy młodzież całego świata w naszych diecezjach. Następnie wspólnie z naszymi gośćmi udamy się do Krakowa, aby doświadczyć tajemnicę Kościoła powszechnego, rozważając treść błogosławieństwa błogosławieni miłosierny, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Droga młodzieży, jesteście zaproszeni i posłani. Tu na Jasnej Górze Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą świata podczas 6 Światowego Dnia Młodzieży, zawierzając Marii młode serca uczestników. O tronu Matki Bożej Królowej Polski przyjmijcie zaproszenie do intensywnego duchowego przygotowania oraz udziału w Światowym Dniu Młodzieży. W Krakowie Maria, której obraz pielgrzymuje w naszych diecezjach, przypomina nam: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Święty Jan Paweł II mówił do nas: Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych. Przez stawiennictwo naszej Matki, modlmy słowami świętego Jana Pawła II, aby obchody najbliższych dni młodzieży stały się dla wszystkich szczególnie ważnym etapem formacji i wzrastania w osobistym i wspólnotowym poznawaniu Chrystusa. Niech staną się też wewnętrznym bodźcem do poświęcenia się w Kościele służbie braciom i budowania cywilizacji miłości. Posyłam was od Marii Janogórskiej do Jezusa Miłosiernego. Do zobaczenia w Krakowie na tę drogę, na czas realizowania otrzymywanej misji. Przyjmijemy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W kolejną rocznicę cudu nad Wisłą szczególnie polecajmy naszą ojczyznę, aby była wolna od wszystkich niebezpieczeństw zewnętrznych i wewnętrznych, śpiewając Boże coś Polska. Boże, coś Polskie, przez tragiczne wieki otacza blaskiem potęgi i chwały.
zakończyliśmy uroczystości ku czci Matki Bożej Wniebowziętej na Jasnej Górze pieśnią Boże Coś Polskę. Oddaliśmy całą ojczyznę Bogu, ale także przez posłannictwo Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzisiaj tu była Polska, Polska pielgrzymująca, Polska, która przyszła pieszo przed tron Matki Bożej, powiedzieć jej o pięknych historiach naszego narodu, ale także o trudnych sprawach, polecając wszystko to, co pielgrzymi wymadlali, idąc tutaj na Jasną Górę, z potrzeb pierwszych rodzina, z potrzeb pierwszych to jest dziecko, z potrzeb pierwszych to jest ojczyzna, którą kochamy i której ona została królową, Jasnogórska Pani. Wszystkich, którzy razem z nami byli dzisiaj na Jasnej Górze, mieli tę radość oddania czci i hołdu Matce Bożej Wniebowziętej. Wszystkich tych serdecznie pozdrawiamy. Radiosłuchacze Radia Maria, widzów telewizji Trwam i zapraszamy na kolejne uroczystości. Jest ich tyle, a one krzepią nasze umysły, nasze serca. One, te uroczystości pozwalają nam przeżyć prawdziwie to, co jest wielkie, mocne i to, co należy do chwały także Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny. Dziękując wszystkim za realizację naszego programu w Toruniu i tutaj na miejscu wśród upalnego, bardzo upalnego dnia, pozdrawiam telewizów, telewizji Trwam, radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawia ojciec Bolesław.